skłamałabym, mówiąc, że nie miałam wobec tej produkcji żadnych, ale to żadnych oczekiwań, bo cała seria przygód Indiana Jonesa i jeszcze seria o mumii pod tytułem Mumia z różnymi podtytułami odcisnęła na mnie ogromne piętno i prawie zostałam archeologiem, a część studiów poświęciłam właściwie na badania nad Graalem, więc to piętno tam faktycznie jest. Tylko, że to nie były takie oczekiwania typu, że o, jak to będzie w filmie, to wychodzę z kina, albo z drugiej strony, jak tego nie będzie w filmie, to też wychodzę z kina. Nie, to były oczekiwania nostalgiczne, oczekiwania ducha przygody, oczekiwania kina przygodowego z prawdziwego zdarzenia, za którym niesamowicie tęsknię i zawsze u mnie w domu oglądało się to kino przygodowe i wydaje mi się, że dostałam to, czego oczekiwałam. Disney bardzo zgrabnie operuje kartą nostalgii w tej odsłonie przygód i dostarcza fanom serii tego, czego właściwie chcieliby, czego według Disneya chcieliby. W moim przypadku się to spełniło. Wydaje mi się, że nie jestem odosobniona i że ta odsłona przygód jest znacznie lepsza od kryształowej czaszki. Ja wiem, dla niektórych poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko, ale w tym przypadku to powrót naprawdę bardzo udany i pod wieloma względami, począwszy od tego, jak oddziałuje tytuł główny artefakt przeznaczenia na tę historię, przez to, jak akcja jest dopasowana właśnie do wieku Harrisona Forda i jak on działa w tej produkcji, bo wypada absolutnie fantastycznie. Ale to wszystko obraca się wokół przeszłości i przyszłości. I główny złol tej produkcji w pewnym momencie wypowiada słowa, że ludzi już nie obchodzą tacy jak my, zwracając się do Indiego. No mnie obchodzą. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o produkcji Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, którą można oglądać w kinach od dzisiaj, ale wczoraj była przedpremiera, na którą ochoczo się wybrałam i niczego nie żałuję. Bawiłam się fantastycznie, był to świetny seans i często łapałam się na to, że po prostu siedzę z uśmiechem na twarzy i to nie tylko przy głównym motywie muzycznym Indiana Jonesa. Po prostu bardzo dużo rzeczy mi tam pasowało. Nie uważam, że to jest wybitne dzieło, ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kino przygodowe, no to pasuje do tej trylogii Indiana Jonesa bardziej niż do kryształowej czaszki, a to już coś. Moją ulubioną odsłoną przygód jest albo pierwsza, albo trzecia, ale trzecia to głównie ze względu na Seana Connery'ego i Graala, którym się fascynuje, muszę przyznać, więc na pewno to odcisnęło piętno, tak jak wspomniałam we wstępie. Ale dosyć już moich ogólnych wrażeń. Przejdźmy do takiego mięsa związanego z tą produkcją, bo jest tutaj o czym opowiadać, bo to historia, która robi z Indiana Jonesa na poły bohatera tragicznego i nie ma w tym absolutnie niczego złego. Bo tak jak wcześniej wspominałam, tutaj mamy takie starcie przeszłości z przyszłością. I to taki ważny moment, że było lądowanie na Księżycu i bohaterowie tego lądowania na Księżycu przybywają do miasta i to, co się dzieje w związku z nauką na katedrze, w związku z uczelnią, w związku z wykładami, schodzi na dalszy plan. Mamy tutaj taką jedną scenę, która mnie osobiście złapała za serce, w związku z tym, że Indiana Jones, aka Harrison Ford, no wiadomo, postarzał się, ale nie brakuje mu werwy, nie jest tetryczały. Nadal z niesamowitym entuzjazmem opowiada o tym, co jest jego konikiem. Natomiast studenci go absolutnie nie słuchają. I najprawdopodobniej chodzi oczywiście o wydarzenia, o to, że za oknem jest parada, że woleliby być na paradzie, woleliby być z bohaterami narodowymi, a nie siedzieć na nudnym w ich mniemaniu wykładzie. Ale jest to fantastycznie zestawione tym, co działo się w poprzednich częściach, że wszyscy fascynowali się Henry Jonesem, że wszyscy chcieli przychodzić na jego wykłady, dopytywać, dociekać, czerpać od niego wiedzę i po prostu na niego patrzeć, bo to też był jeden z elementów właśnie tej trylogii, że dziewczyny wzdychały do Henry'ego Jonesa ze względu na jego aparycję, a nie tylko wiedzę. Indiana jest w bardzo trudnym momencie, ma przejść na emeryturę i to emeryturę, z którą nie chce się pogodzić, albo może nawet nie z samą emeryturą, tylko ze swoim życiem, ze starością, z upływem czasu, z tym, że faktycznie jego czas już przeminął, że on już nie jest na świeczniku, że tu coś strzyka, tam ma płytkę w nodze, tam śruby, tutaj został 9 razy postrzelony, wydaje mi się, że 9. No, działo się bardzo, bardzo dużo w jego życiu i to wszystko jest tutaj wspominane i on ma ogromny problem, żeby zaakceptować ten upływ czasu, żeby zaakceptować
akceptować to, że skończył się okres szaleństwa, że przygody już nie będą go naładowywać pozytywną, mocną energią, że nie będą go nakręcać, bo nie ma na nie po prostu siły. I nie bynajmniej przez to, że jest w jakiejś złej formie, bo nie, jest w całkiem dobrej formie, ale tyle przeżył i to wszystko odcisnęło na nim ogromne piętno i to zdrowie to już jest po prostu nie to. Dodatkowo sytuacja życiowa, tutaj mamy też ten temat nakreślony. I Indiana Jones nie jest tym bohaterem, jest po prostu człowiekiem, człowiekiem, który musi zaakceptować samotność, samotność, która go niesamowicie boli. Mamy tutaj nawiązania do jego małżeństwa z Marion, mamy nawiązania do syna, ten wątek nie jest tutaj pominięty, jest nakreślony i wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że twórcy to wszystko powyciągali i domykają te drzwi. To nie jest tak, że coś zostaje pozostawione gdzieś tam, albo pominięte, albo stwierdzili, że przemilczymy temat. Nie ma tutaj niewygodnych tematów i to bardzo dobrze. I właśnie takim niewygodnym tematem mogła być starość Indiego. I mogłoby na to wskazywać to, jak zaczyna się ten film w związku z odmłodzonym Harrisonem Fordem. I bardzo mi się podobała ta 25-minutowa, 30-minutowa sekwencja scen, w związku z tym, że nie widać za bardzo, że tutaj w grę weszła technologia. Doczytałam, że to technologia VFX, która niekoniecznie jest takim deepfake'iem, a wykorzystano wszystkie ujęcia, które były im potrzebne, te, które widzieliśmy w poprzednich filmach z Indim i te, które nigdy nie zostały opublikowane. I to tak sobie ponakładali. Więc to nie jest tak, że ta twarz jest wykreowana, tylko ta twarz powstała z faktycznie tego, jak wyglądał Harrison Ford przed laty. Więc bardzo dobrze to działa. Okej, może jest troszkę za bardzo wygładzona, ale twórcy postarali się o to, żeby położyć ziarno, wystarczająco dużo ziarna, żeby raz nie odstraszyć tym ziarnem, a dwa, żeby ukryć właśnie te niedoskonałości technologiczne. Moim zdaniem wypada to naprawdę bardzo wiarygodnie i dobrze ogląda się tę sekwencję scen. I mamy też wyjaśnienie tego, dlaczego Indiana Jones goni za artefaktem przeznaczenia. Również pojawiają się paralele w związku z poprzednimi częściami, więc ten wstęp jest tutaj jak najbardziej potrzebny, a przy okazji jest bardzo dobry pod względem akcji, pod względem tego, że dzieje się niesamowicie dużo. W ogóle w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale ta akcja jest dostosowana do wieku Harrisona Forda. W związku z tym mamy znacznie mniej scen akcji, walki wręcz. Więcej dzieje się w jakichś pojazdach, w tuktukach. Mamy wyścigi tuktuków, mamy samoloty, mamy inne wyścigi, mamy łódź, kuter rybacki właściwie. Więcej dzieje się w jakichś środkach transportu właśnie po to, żeby pokazać, że no kurczę, Indy się już postarzał. On tutaj nie będzie kładł na deski co drugiego nazisty. No niestety tak to nie działa. Mamy też w związku z tym komiczne sceny, które są nawiązaniami do poprzednich części, jak momenty, gdy Indiana Jones biczem chce wyciągnąć komuś broń i grozi tym biczem, okazuje się, że wszyscy, absolutnie wszyscy na sali są wyposażeni w broń, więc chyba to tym razem nie da radę. Nie jest to oczywiście jedyne nawiązanie, jest ich znacznie więcej, ale o nich będzie za chwilę. Jeszcze kilka słów o tej akcji. Akcji, która jest tutaj nieustanna, ale akcji, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie starcia, no to tutaj prym wiedzie Phoebe Waller-Bridge, aka Helena, aka Wombat, czyli chrześniaczka Harrisona Forda, znaczy Indiany Jonesa. I bohaterowie mają niesamowitą chemię na ekranie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że no kurczę, Indy to nie ma szczęścia do tych swoich dzieci, bo to też jego dziecko poniekąd. Można tak to potraktować. Bo w przypadku Matta nie będę spoilerować, a w przypadku Heleny chodzi o pieniądze, że jest zafascynowana pieniędzmi, że chce sobie po prostu poukładać życie dzięki archeologii, dzięki artefaktom, które gdzieś tam może sprzedać na czarnym rynku. Ale oni mają bardzo dużo wspólnego, jak się okazuje po czasie. Mają ten sam błysk wokół, mają tę samą chęć, żar do przygody, zapał. Bardzo podobne sarkastyczne komentarze, bardzo podobne w ogóle poczucie humoru. I okazuje się, że wcale nie są tak daleko od siebie, że wcale nie są tak bardzo niepodobni, jak wskazywałby na to początek tej produkcji. Zresztą Indy nadal to wszystko w sobie ma i świetnie, naprawdę świetnie wypada Harrison Ford na ekranie w związku z tym, że nadal ma ten błysk wokół, że nadal ma ten sam uśmiech, nadal zapalają mu się oczy na przygodę, ale zapalają się oczy też innym istotom, jak na przykład węgorzom, które się tutaj pojawiają w związku z jedną z fobii Indiego, bo to też historia o jego lękach, mierzeniu się z lękami, ale w tym przypadku lęki wykraczają znacznie poza
węże czy owady, czy inne istoty. Warto również zauważyć, że i Indy, i Helena, oni dostają te momenty na ekranie. To nie jest bynajmniej tak, że wiedzie prym albo ona tylko, albo on tylko. Raczej ten czas antenowy na dobre sceny jest tutaj równomiernie podzielony. Między innymi bardzo podobała mi się scena, gdy Helena łamie pewien kod. I ta scena jest naznaczona bardzo dużym napięciem. Czuć, że może stać się tutaj coś niedobrego. W ogóle w tej produkcji nie do końca wiemy, do czego to wszystko zmierza, jak zakończy się ta opowieść, jak zakończy się ostatnia przygoda Indiego. Zresztą ich podobieństwa opierają się również na tym, jak zostali wychowani, jak wyglądało ich życie rodzinne, co przeszli i jak odbiło się to na tym, czy w ogóle potrafią kogoś obdarzyć uczuciem i jakie to jest uczucie, bo raczej oboje żyją w swoim świecie, oboje żyją przeszłością i to nie tylko jeżeli chodzi o szukanie artefaktów, ale mają bardzo podobne doświadczenia z ojcami, bo obaj mieli notes, który praktycznie doprowadził ich na skraj szaleństwa. Ale wracając do akcji, bo to też nie jest tylko tak, że mamy akcję w jakichś pojazdach i to jest bardzo monotematyczne. To jest zdywersyfikowane w związku z tym, gdzie rozgrywa się ta akcja, no bo na początku mamy to nawiązanie do przeszłości, bardzo dużo podobieństw do poszukiwaczy zaginionej Arki. Później natomiast rzecz dzieje się w mieście i na przykład koń podróżuje metrem, ale w sumie to metrem jest jednak trochę szybciej. Mamy bardzo zgrabnie to ujęte, dlaczego to się dzieje akurat tam. Ale pustynne kadry również się pojawiają, tuk-tuki się pojawiają. Kurczę, tej akcji jest tutaj niesamowicie dużo i ta akcja jest ugruntowana jakby w tej historii. Ta akcja jest uzasadniona trylogią, bardziej trylogią, nie kryształową czaszką, muszę przyznać. I wspomniałam, że mamy bardzo dużo nawiązań do poprzednich części. Wspomniałam już o poszukiwaczach zaginionej Arki, między innymi o łokciu i pewnej bluzce, bo jedna z bohaterek nosi bardzo podobną właśnie do pierwszej odsłony serii przygód, ale też owady, które czyhają na Indiego i Helenę w pewnej jaskini, to w sumie kropka w kropkę te same owady, co pojawiły się w Świątyni Zagłady. Wydaje mi się, że w ogóle są identyczne wije. Jeszcze, żeby tego było mało, Teddy, no to w sumie taki shorty. Tych nawiązań jest tutaj naprawdę cała masa. I lęk do węży również się pojawia, chociaż trochę w innej formie, bardziej dopasowanej właśnie do tego, że ta akcja musi być znowuż dopasowana do wieku Harrisona Forda, więc dzieje się rzecz pod wodą. A pod wodą są trochę inne węże. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to naprawdę świetna zabawa. Często łapałam się na tym, że po prostu siedzę z uśmiechem na twarzy i czekam w napięciu, co wydarzy się za chwilę, bo tak jak wcześniej wspominałam, trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie ta produkcja, jakie będzie zakończenie, jak zakończą się przygody Indiego i moim zdaniem kończą się bardzo dobrze. Jest to świetne zamknięcie serii. Taka powinna być kryształowa czaszka, jeżeli byłaby zakończeniem serii i dobrze w związku z tym, że powstał Artefakt Przeznaczenia. Zresztą Artefakt Przeznaczenia ma bardzo dużo zalet właśnie na poziomie tego, jak jest napisane, że sam Artefakt Przeznaczenia jest łącznikiem między przeszłością i przyszłością. Indy żyje przeszłością i musi pogodzić się ze starością, z upływem czasu, z tym, że jego czas już przeminął, ale być może nie przeminął dla wszystkich, być może ma jeszcze chwilę na pojednanie. To wszystko się tutaj pojawia i wszystko się ze sobą spina. Wcześniej wspominałam też o akcji dopasowanej do tego, jakim wieku jest Harrison Ford, ale nadal mamy tego ducha przygody, który drzemie w tej serii, który jest obecny w każdym elemencie tego filmu. Bardzo mi się to podobało, że Disney umiejętnie gra tutaj tą kartą nostalgii i wyciąga z serii to, co najlepsze. Przenosi to na ekran i zabiera nas na fantastyczną przygodę. Przygodę, którą z chęcią obejrzałabym jeszcze raz. Czekam, aż Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia pojawi się w serwisie Disney+, ale jeżeli chodzi o pierwszy seans, to gorąco zachęcam, żeby wybrać się na ten film do kina. W ogóle nie czuć upływu czasu. W ogóle nie czuć tego, że to jest prawie 2,5 godziny. Ta przygoda trwa, a my ją chłoniemy i chłoniemy. Przynajmniej ja ją chłonęłam. Ja wiem, że patrzę przez pryzmat nostalgii. Ja wiem, że osoby nie aż tak zafascynowane Indiem mogą tak tego nie odebrać, ale niekwestionowanie są tu zalety kina przygodowego, które pojawia się na nowo w takiej formie, w jakiej było kiedyś po całkiem długim przestoju. Także ja zdecydowanie zachęcam, żeby wybrać się do kina na film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. To kawał dobrej przygody i koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej produkcji, czy już oglądaliście, jak w ogóle zapatrujecie się na to, że powstała jeszcze jedna część po tej kryształowej czaszce, która u niektórych wywoła niesmak. U mnie nie aż taki, ale no nie jest to poziom trylogii. W przypadku Artefaktu Przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakończenie, wow, nie chcę tutaj spoilerować, ale zakończenie to jest totalne
To są totalnie odpięte wrotki. Moim zdaniem dorównuje to trylogii. Właśnie to wszystko, co się tam dzieje w związku z rozwiązaniem tej historii, z zakończeniem, to zdecydowanie trylogia, te pierwsze trzy części. Więc ja jeszcze raz zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią, nawet nie opinią, po prostu dajcie znać, czy lubicie Indiana Jonesa. Mam nadzieję, że tak, bo zdecydowanie warto go lubić. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.